Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest Forza Horizon 2. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Mam nadzieję, że będziecie się ze mną dobrze bawić. Zaczynamy od samochodu Plymouth Hemi Cuda, którego troszeczkę już sobie przerobiłem. Dodałem mu nieco mocy, ale on dalej jest w klasie C i nie jest to taki hardkorowy koksu jak powiedzmy moja Toyota Supra, która wow, po prostu wow, jest aż za mocna moim zdaniem, ale mówicie, żeby ją taką zostawić, okej. Więc ją sobie taką zostawię, niech sobie będzie, jest naprawdę git majonez. Do mojego Plymouta zainstalowałem sobie kratę w środku. Troszeczkę ulepszyłem osiągi, właściwie osiągi nie, ale bardzo prowadzenie. Troszeczkę mniejsze ciśnienie w tylnych oponach. Troszeczkę szersze te opony dałem, z przodu zostawiłem standardowe, zmieniłem mu felgi, kolor został standardowy, zmieniłem tu z tyłu spoiler, który jest teraz regulowany, z przodu chyba nie dodawałem spoilera regulowanego. Jest możliwość tutaj zamontowania jakiejś takiej zabójczo wielkiej maski, ale ja tych masek naprawdę nie chciałem instalować, wiecie dlaczego? Dlatego. To wygląda po prostu świetnie. Grałem kiedyś w Drivera San Francisco zresztą i no było po prostu widać też jak ten silnik po prostu się rusza, gdy się dodaje gaz. To jest absolutnie niesamowite. Taki szczegół, ale ja naprawdę kocham tę grę za te szczegóły. No po prostu to jest niesamowite. Zobaczcie na ten też przy zachodzie słońca. Ja pierdziu. Ale okej, dobra. Ostatnio zrobiliśmy sobie bardzo mało i wypadałoby dzisiaj zrobić coś więcej. Więc tu mamy Forda GT40. Musimy nim pojeździć. Tutaj parking. Musimy kupić dodatek Storm Island. Ale tutaj musimy kontynuować wycieczkę do Sisteron. I może trzeba zrobić coś nowego, czy nie? Czy musimy jechać do tego Sisteron? Zaraz zobaczymy. Nie wiem, czy będę wykonywał, czy będę jeździł, czy ścigał się moim Plymouthem Hemi Cudą. Czy będę musiał jakiś inny samochód mieć, ale sobie zaraz zobaczymy. Teleportuje się tu, szybka podróż, ok. I będziemy sobie kontynuować kampanię, myślę. Mam nadzieję też, że będzie wam miło ze mną przechodzić tę grę. Chociaż wiem, że już kilka razy zostało przeszkodzone przez różnych youtuberów na YouTubie. Ale, no cóż, ja się chcę z nią bawić. Chcę się w nią bawić razem z wami. Zawsze o tym jakby marzyłem. No dobra. Kontynuujemy wycieczkę. Ruszamy na kolejny etap wycieczki. Ale najpierw musisz wybrać mistrzostwa, w których weźmiesz udział. Zobacz, co polecam. Ale możesz pooglądać sobie wszystkie. Ciekawe. Wszystkie mistrzostwa. Chcesz zobaczyć, co jeszcze jest w ofercie? Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Wybierz, co chcesz. No fajnie. Ciekawe, czy będzie można zrobić wszystkie mistrzostwa, czy tylko jak się wybierze jedną ścieżkę, to będzie się podążało tą jedną ścieżką, ponieważ mam Plymouta i fajnie, bo można sobie wybrać właśnie, no, można sobie wybrać odpowiednie mistrzostwa pod ten samochód. Ja ten samochód akurat wygrałem w... American Racers i Street Muscles. Ja ten samochód wygrałem w takim losowaniu, jak się podnosi po prostu poziom kierowcy. Zobaczcie sobie w górnym lewym rogu macie klasę mojego samochodu, więc jest podniesiony praktycznie do maksa. I tak jak mówię, nie chcę. Chcę mojego Plymouta. On już naprawdę bardzo fajnie się prowadzi. To nie jest nowy samochód. On jest już specjalnie przygotowany do wygrywania, więc myślę, że te barany, które będą się ze mną ścigać, nie mając żadnych szans w ogóle. Ale zobaczymy, jak mi będzie szło. Będziemy jechać do Sisteron i będę wygrywał tą dużo kasy. Wiem. Miałem kupić nowy samochód, ale o tym za chwilę. Małą przygodę? Przed nami wyjątkowo malownicza trasa. Zobaczymy, czy dotrzymasz mi kroku. Może być trochę wyboiście. Cwaniaczek.
No dobra. Planuję kupić Koenigsegga Agerę. Planuję w ogóle kupić wszystkie samochody, ale Koenigsegga Agera jest dla mnie bardzo ciekawy. Gdzie oni w ogóle jadą? Czemu mi GPS tak się nie prowadzi? Chyba nie uwzględnia tych ścieżek jednokierunkowych. Gdzie można tu sobie na przykład skrócić ładnie, nie? Okej. Mój Plymouth i tak driftuje, jest strasznie driftującym samochodem. Ma sporo mocy i no niestety trzeba dealać z tym. To jest muscle car, no on jest po prostu niesamowity. I praktycznie każdy zakręt to jest drift, no co wam tu będę tłumaczył. To jest taki drift często nie do opanowania, no ale jakoś myślę, że dam sobie radę. Ogólnie jest i tak sporo lepiej niż jak był stokowy. Mówię, tutaj parametry sobie troszeczkę pozmieniałem i zdecydowanie lepiej się go prowadzi teraz. Got no skills. Jedzie Mustangiem? Nie, jedzie E46. Nie mogę się z nim teraz ścigać w tej wycieczce w drodze do Twisteru, więc damy mu spokój. Ja. Brakuje mi teraz nitra, żeby jej dogonić. Naprawdę szybko jadą w skubańce. I tutaj mamy coś jeszcze. Nie wiem, co to za auto. Jaka to jest Alfa? Nie. To coś innego było. Zapomniałem, jak się nazywa. Ojej. Tutaj droga prowadzi? Hej. Dobra, spoko, jedziemy. To nie na mojego muscle car, ale jak widzicie, radzi sobie jakoś. Podejrzewam, że na takiej drodze gruntowej będzie latał bokiem jak szalony. W ogóle nie będzie można go opanować. Ojej. No właśnie, bo to są chyba jakieś zawody. Takie offroadowe bardziej. Ale ja wybrałem sobie mistrzostwa muscle caru, więc być może będziemy się ścigać muscle carami po bezdrożach. To tak nie do końca będzie mi pasować. No ale zobaczymy. Jej, prędkość. Damn. Tu mamy chyba jakąś tam, ale tu nie przejadę. Przezjechane, nie. To pokazane jest, że niby przejadę. What the fuck? Upsus. Chyba jednak nie przejadę. No dobra, to jedziemy. Jedziemy na drogę, tutaj można prawdopodobnie wjechać. Okej. No tak więc planuję kupić jeden z szybszych super samochodów. Może w tym odcinku się uda, chociaż chciałbym właśnie skupić się na Plymouthie dzisiaj. Ze względu na to, że bardzo podoba mi się ten samochód, to raz. A dwa, no przygotowałem go sobie specjalnie na ten odcinek. Przepraszam, że nie tunigowałem go z wami, ale... No tak naprawdę tutaj było dużo takich pomniejszych testów i przygotowań do tego. Na pewno następny samochód, jaki wybiorę, następny odcinek, jeśli takowy będzie, to wtedy sobie razem to porobimy. Pokażę wam, jak to wygląda, jak się do tego jakby przygotowuje i tak dalej. Chociaż oczywiście to ja jestem jeszcze amatorem w tej grze i nie musicie się spodziewać jakiegoś tutaj wyszukanego, Boże, tuningu. Wyjątkowego po prostu, no ja sobie tak pogram na lajcie, jakoś się nie przejmuję tym, jeśli coś przegram, no ale oczywiście chcę wygrywać, no to są wyścigi, a wyścigę zawsze muszę wygrywać. O, dobra, tu mamy cel, tu się zbierają wszyscy. O, skubanie, z tego przejechał pierwszy. Skąd tu nagle jakieś coś, nic nie było, przecież to otwarta przestrzeń, ale dobra, spoko, nie wnikam. No i okej, pojawiłem się. Okej. Javelin, właśnie. Nie wiem, co to jest Javelin. Jedziemy tutaj. To jest jakaś marka samochodu oczywiście, ale nigdy. Nigdy. Aha, trzeba dojechać po prostu, okej. Okay. Nie, dziękuję. Jedziemy. Nigdy by czegoś takiego. Ruszaj po nagrodę, o oh nie! Yeah. I co wylosujemy tym razem? O, widziałem tam R36. Meganka. Ale widziałem tam też R35. Nissana. Dostałem Megankę, fajne jest to losowanie.
Kurde, gdyby tak było w Need for Speed World kiedyś. A dziękuję, każdy by się spuszczał. Co poziom po prostu dostajesz auto. No, masakra, że można wylosować sobie auto. Mam tu dwa do wyboru, ale oczywiście biorę mojego Hemi. Lecimy na akcję. Tutaj poziom wydaje mi się, że coraz się podnosi, no ale zobaczymy. American Racers, wyścig na torze. Wow, o kurde, Camaro, tunik. Tutaj możemy sobie dostosować auto, opony, ciśnienie. Właśnie tutaj z tyłu sobie troszeczkę obniżyłem ze względu na to, aby polepszyć trakcję. Kąt pochylenia, tutaj się nie bawiłem w to. Co tu jeszcze robimy? Hamulce. Siła hamowania, ciśnienie 100%. No i bilans dałem na przód bardziej. Aerodynamika, docisk. Z przodu nie mogę, bo nie mam regulowanego spoilera z przodu. Natomiast tył ma troszeczkę większy docisk. I tutaj dyferencjału też nie mogę modyfikować, bo po prostu go nie zainstalowałem. Jak mówię, tutaj głównie zainstalowałem elementy odpowiadające za prowadzenie. Prędkość maksymalna mojego Hemi to jest 266 km na godzinę. Od 0 do setki w 4, no prawie 5 sekund, 4,91. To jest dosyć sporo, ale jak na klasę C to myślę, że jest git. Ok. Poziom trudności, zobaczymy co my tu mamy. ABS włączony, sterowanie normalne. Symulacja. No właśnie. ABS. Pełną kontrolę, a nie niektóre efekty profizyki są łagodzone, tak aby ułatwić jazdę. Nie, ja biorę jednak normalny. Jeszcze nie jestem przygotowany na ten tryb symulacyjny, ale na pewno do niego kiedyś wrócę. Kontrola stabilności, kontrola trakcji jest wyłączona, automatyczna skrzynia. Chociaż skrzynia pasuje mi nawet ręczna, dostanę za to premię. No i zobaczymy jak mi pójdzie, co wy na to. Tylko które mi tutaj się zmieniało, a chyba tu i tu. Dobra, będę wiedział. Dostanę plus 40% za to, że będę miał ręczną skrzynię. Myślę, że nie będę miał problemu ze zmianą biegów. Dobra. Tutaj mamy Firefielda. Tu jest... Ale mnie tutaj spycha dziad. Tam mamy... to jest Dodge Charger, ale Daytona wersja. Widziałem, jeszcze jest taki... jeden właśnie samochód, który bardzo kształtem, stylem właściwie przypomina tego Dodge'a. Tylko teraz nie mogę sobie przypomnieć nazwy. Widziałem gdzieś na Instagramie fotkę właśnie tego samochodu. I przód miał bardzo podobny, ale z tyłu go nie widziałem, zupełnie prawdopodobnie odbiegał od Charger'a. Charger jest bardzo specyficzny z tyłu. Jedyny w swoim rodzaju bym pamiętał, bym powiedział, Boże, ale się nie zobaczył. I tak chyba powinienem wziąć skrzynię automatyczną, żeby się skupić na komentowaniu, bo tak tutaj wszystkim naraz. Okej. Okay. Wszystkim naraz operować nie jest łatwo dla mojej główki. I doganiamy już jedynkę. Na razie, koleżko. No idzie dobrze, idzie dobrze. Za łatwo troszeczkę. No ale to wiecie, tuning i tak dalej, dobre przygotowywanie, no nie ma opcji, żebym tego nie wygrał, nie? I drifcior. No taki słaby. Troszeczkę za mało mocy w tym moim autku. W tym moim potworku właściwie, kurde, taka moc w aucie, ja pierdziele. On jest i tak już odchudzony, jeśli chodzi o wagę. Ale swoje ważne, to są te starsze samochody. Ojej. Na dwójce chciałem tak ładnie przydyliktować. Ktoś mi pisał w komentarzu, że właśnie nie lubi tego, jak się hamuje dużo przed zakrętem, tylko jak się wchodzi cały czas z liftem. No ale
Jak się chce jechać dokładniej i szybciej, to czasami drift nie jest najlepszym rozwiązaniem. To zależy też jakim autem, no takim driftującym plymoutem. No raczej można trochę podriftować, no tutaj nie ma problemu. Tym bardziej, że tamtych gnoi zostawiłem z tyłu, bo nie mają w ogóle szans. Nie wiem gdzie oni są, w ogóle niekonkurencyjni, no. Niekonkurencyjny jest może mój chemik. Prawie się udał ślizg, ale taki słaby, bo mały kąt. Troszeczkę za wcześnie bieg zmieniłem i złapał jeszcze dobrze przyczepności, a ja już bieg. No kurde, go tak nam zmuliło. Tutaj uwaga. Kurde, tak słabizna trochę. No mówię, za mało mocy. Coś tam lata, ale tak... A, jeszcze nie za dobrze. Jeszcze. Nie zamierzam, aby... Nie zamierzam go robić jakoś, nie wiem, mocniejszego czy coś. Jest dobry taki, jaki jest, ej. Ale powiem wam, że jednak czuć to, że z tyłu mam lepszą przyczepność. On wcześniej, jak miałem trochę węższe opony z tyłu i większe ciśnienie, no to dużo więcej driftował. A teraz mam szersze te kapcie i jest to taki dosyć przyczepny, więc dupy się tak nie zarzuci jak wcześniej, ale i tak można coś tam polatać. W każdym razie teraz na pewno tego typu spod opon mniej leci. No i wygrałem, ale co było proste, co było za proste moim zdaniem. To jest tak proste. Ej, oni też mają nieźle stunigowane te samochody. Zobaczcie, ktoś tutaj też miał kudę stunigowaną na 597 punktów. Ej, masakra. Może sobie powtórkę obejrzeć, ale po co? Dostałem jakieś tam plus 40, ale nie wiem do czego, czy to do kasy, czy to... poziom trudności i ułatwienia. Aha, no czyli to są kredyty. No, spoko. O! Ktoś mnie tutaj chce... A, w dupie mam. Dostanę jakieś tam 2000 kredytów, to szkoda mojego czasu, ludzie. 2000 kredytów. Kto by chciał takie coś walczyć? Przez nie wiadomo kim. No dobra, to mamy załatwione. Otwórzcie mapka. Myk. Teraz pojedziemy sobie tu. Znowu tor. A może jest jakiś wyścig uliczny? No dobra, pojedziemy sobie tutaj. Myk, myk. Dużych umiejętnościach. Może będę miał dużo kasy z tego. Jedziemy. Jedziemy, koleżko. Camaro SS Coupe. Wow! Gdzie on poleciał? Ponoć ma duże umiejętności, okej. Okay. Już widzę, skraca sobie. Ale ja pojadę... Aaaa, spadła! Jak ty wjeżdżasz? Ja mam pierwszeństwo, dziadu. No nic, może jakoś się uda. Ja mam, kurde, bardzo szybki samochód. Nie muszę się przejmować jakimiś skrótami. Ja dziękuję. On tam gdzieś pojechał. Zobaczcie, on tutaj gdzieś wyjedzie. To głupek. Taki skrót, że ja pierdzielę. A dobra, jego strata, wygram sobie. Chociaż tutaj jest napisane, że niby ten driver jest o dużych umiejętnościach. Powinienem dostać dużo więcej tych kredytów, a dostaję malutko. Te driver oznaczone są na mapce, które przyniosą mi bardzo dużo kredytów. Na przykład 40 tysięcy to jest dużo za taki pojedynek. Natomiast myślę, że te drive-atary, które... Kurde, tu jeszcze szóstka jest, ja pierdzielę. Te drive-atary, które mają dużo umiejętności, no też powinny przynosić sporo więcej kasy, no tak z 20 tysięcy. To bym się nie obraził, naprawdę. Oje. No właśnie. Nie wszędzie można wejść tym driftem, no. Zarzuci za mocno i koniec. No ale zobaczymy, ile teraz kasiorę dostanę. Też pewnie nie mało. Spadaj! Ach, nie lubię takich zamulaczy. No tak jak na drodze, nie wiem, jedziesz sobie normalnie za kimś i tak i że jedzie, ale okej, no nie jedzie tam 100 na godzinę i nagle widzisz, że jedziesz za nim, przyspiesza do 140, a na każdym zakręcie zwalnia do, nie wiem, 50 km na godzinę. No jak mnie to wkurza na drodze, to nie macie pojęcia. Naprawdę, to jest straszne. Jak jedziesz, koleżko,
140 na każdej prostej, to na zakrętach nie zwalniaj do 50 na godzinę, tylko jedź do 80, jak jest w miarę dobry zakręt. No i ja dziękuję. Zmuliło go trochę, ale dobra. Fajnie wykonane są tu kokpity. A ciekawe, czy budzik zamknę. Na pewno, no, raczej producent tego auta nie przewidział, że będzie grzał ponad 250 km na godzinę. A tu mamy podziałkę, widzę, w milach. No tak, bo to jest amerykański race car. Zobaczcie, czy ta kierownica jest wykonana z drewna, czy po prostu jest oklejona jakimś czymś, co imituje drewno. Jakąś okleinią drewnianą. O! Nie wiem, ale fajnie to wygląda. Niestandardowo, co? W starym stylu. Nie, budzika jeszcze nie zamknąłem. Ach, ta ulica 4. Nawet spoko się jedzie tutaj na kamerze z kokpitu. Chociaż zdecydowanie wolę ten z tyłu. O, tutaj mamy Daytonę. Cześć. To głupek. Koleżko, co ty robisz? Dobra, jedziemy. What? Kurde, nie ten przycisk. Ach. Dobra, chciałem zmienić bieg i mnie cofnęło. No, damn it. Tu mamy jakieś auto do jazdy. Ciekawe. Co to jest? O, to jest Pagani. A przejedziemy się. Nie wiem, czy już wam pokazywałem, ale za każdym razem lubię sobie wracać do tych super egzotycznych, zajebiście szybkich samochodów. O, po prostu jazda nimi jest niesamowita. No i zobaczymy, jak mi pójdzie teraz ze zmianą biegów. Tutaj biegi się zmienia oczywiście dużo szybciej. I teraz trzeba omijać trafiki dosyć blisko na tym odcinku drogi. Okej. Trzeba jechać oczywiście szybko, zdążyć na czas. Chociaż tego czasu jest dużo. Ważne jest, aby ominąć wystarczającą ilość trafiku. No to już biegi mi się skończyły. Ja dziękuję. Lipa trochę, co? Dobra, mamy 11, niedużo, naprawdę niedużo. O! Siek! Następny, 12, to jest niewiele, niewiele. Będę musiał pewnie się wracać albo coś. Zaliczyło? Nie, o cholera. Co daleko byłem od auta. 47 tysięcy punktów, ładnie. Wow! Dobra, mamy 13, mamy rondo, na którym się wyskakuje. Jest autobus, łapiemy go. Teraz skok, siek, pięknie, ładnie piąteczką, piękna jest ta, o, chodź tutaj, dziękuję, piękna jest ta cinkła, naprawdę bardzo piękna. I siek, ach, mam następnego. 18, to jeszcze tylko 2 i koniec, mamy 1, a chodź tu, i jeszcze tylko 1. Zaliczone. Pięknie! Ale co? Trzecie miejsce? Jak? To jak ja mam tutaj jechać? Dobra, tam. Jakoś poszło. I nowy poziom. O kurde. To się tak szybko nabija te poziomy. Ja nie wiem, kiedy to się wbija. Jeżdżę ciągle z tymi driveratorami i w ogóle. Na odcinkach chyba zdobywam najwięcej tych punktów doświadczenia. No ale w sumie jak jeszcze sobie od tako, to też zdobywam dużo. No, nawet jak się mija te trafiki, czy driftuje, czy robi cokolwiek, to tych punktów leci cały czas kupa, no nie? Więc jest naprawdę git. No i te losowania, to jest naprawdę fajna sprawa. Wygrałem sobie Megankę poprzednio, a teraz wygramy sobie... O, już tam było Subaru, kurde, no. Dobra, jedziemy na wyścig. No, na manualu się nie jedzie tak źle, ale teraz zmienię sobie z powrotem na automat, bo no, tak mi się po prostu swobodniej komentuje. Dostanę tam mniej, nie wiem, kredytów. O,
i lecimy. Tak. Będę mógł zmienić trudność. Powiedzcie, że tak. Wczytuję się, wczytuję i... Chyba nie mogę. No dalej, dalej. O kurde, jednak nie mogę. Co to jest? Nie, a jednak mogę, sorry. Tuning, nie tuning. Tuning to już jest... A, o... Aha, ręczna tutaj mam. Automatyczna, akceptuję. Dobra, spoko. Rozpoczynamy, lecimy. Gotowy. Go. A tak na marginesie, dziękuję wam bardzo, że tak licznie oglądaliście ostatni mój odcinek właśnie z Suprą, która miała gdzieś chyba 1400 koni mechanicznych, napęd 4x4 z przewagą 80% napędu na tył. Wow, ten samochód po prostu jest niesamowity. Ponad 400 km na godzinę. Według statystyk może grać 430 nawet chyba km na godzinę. To jest przesada jak na Suprę. Zresztą na odcinku możecie zauważyć, że w pewnych momentach, jak osiągałem tą prędkość maksymalną, to samochód mi tak aż podnosiło do góry. I ja zastanawiam się, czy rzeczywiście fizyka w Forcie Horizon jest tak fajnie odwzorowana, że działa tutaj jeszcze jakiś wiatr, chociaż nie wydaje mi się. Zdaje mi się, że podrzucało mnie tak dlatego, bo gdzieś tam były jakieś niedoskonałości w terenie i wywalało mi samochód do góry, no co tu dużo mówić. Jest to samochód sportowy z twardym zawieszeniem i za każdym razem, kiedy pojawia się jakiś wybój, po prostu wywala go do góry. Czy ja nie zaliczyłem jakiegoś checkpointu, czy mi się wydaje? Nie, jestem pierwszy na 12, więc jest ok. Dobra, zerknijmy na te zalety. Mam aż 7 punktów. Ja nie wiem, kiedy ja to wszystko zdobyłam. Po prostu, słuchajcie, jak się gra w grę, która naprawdę dostarcza sporo frajdy, to nie wiadomo, kiedy się wszystko odblokowuje i kiedy się wszystko zdobywa. Niektórzy tak mają w BF-ie, że nie wiadomo, kiedy zdobędą już wszystkie bronie, wszystkie ulepszenia i w ogóle wszystko, a inni muszą kupować sobie jakieś tam pakiety z tymi broniami, żeby sobie odblokować po prostu coś, co chcą. Tu są wszystkie części do ulepszeń. To by mi się przydało. O, to mi się przyda. Myk. Bo tutaj jest sporo też tych umiejętności. Właściwie jest ich kilka do ulepszania jakby... Na przykład tutaj mamy. Twój głos dla celu liczy się jako 2 podczas wycieczki online. Po prostu są to ulepszenia do online, no nie? O, gra w zainfekowanych. Coś tam. Także to też można sobie tutaj odblokować. Tylko, że ja jeszcze na razie nie gram online, więc to mi jest niepotrzebne. Skupiam się tylko i wyłącznie na tym, aby grać na singlu, więc te umiejętności sobie tutaj robię. Ach, gorzej się driftuje, kurczę, z automatem na manualu. Wrzucasz sobie dwójkę, samochód sam rzuca dupą. No, git majonez. A powiedzcie mi jedną sprawę. Czy później te wyścigi tutaj będą trudniejsze, czy zawsze będę cały czas na przodzie? Chociaż widzę, że teraz się trzymają te patałachy tutaj w miarę blisko, więc wydaje mi się, że z wyścigu na wyścig jest coraz wyższa poprzeczka. Czego bym sobie i wam życzył, no bo dzięki temu będzie ciekawiej, prawda? Ojej! Nie hamować hamulcem nożnym, gdy się skręca. No kurde, czemu ja zapominam o tej zasadzie? Czy to jest Firebird? Nie, to jest auto, które też posiadam i nie pamiętam, jak się nazywa. Jest właśnie sporo marek, o których ja nie mam pojęcia. No i dobra, wygrałem sobie bez jakichś większych problemów. Chociaż mogę to ładniej przejechać zdecydowanie. Niezła robota, Lusek. Kurde, wymiata ten chemii mój. Z wyglądem oczywiście. W porównaniu do tamtych samochodów mój jest kozacki. A zobaczcie, o ile mniej kasy dostałem teraz. Chociaż ten wyścig nie trwał tak długo. Ale też mniej kasy na pewno dostałem za umiejętności. No bo tutaj jeździłem kiepsko. Co tu dużo gadać. I może jechałem na automacie i w ogóle. Dobra, nie rywalizujemy z nikim. Jedziemy dalej. Jestem strasznie ciekawy, co będzie dalej. Muszę sobie kupić się dodatek Storm Island. O, tu mamy jakiegoś expa do zgarnięcia. Myk.
No i tak się składa, że tutaj nieopodal jest już kolejny wyścig. Jedziemy z tymi wyścigami, jedziemy ostro, no bo trzeba jak najdalej zajść w tej karierze. A myślę, że pod koniec odcinka, jak nie zapomnę, kupię sobie jakiś supercar i pokażemy go sobie, czy nie, popadamy, potuningujemy, może ktoś nie chce w takim samochodzie może tuningować w następnym odcinku. Pobawimy się nim po prostu. Chociaż ja już wam pokazywałem taki supercar. To co może być lepszego od 1400-konnej Suprze BMW 4x4? No kurde, nie wyobrażam sobie innego samochodu, który może być szybszy od tej Supry. 400, o kurde, tyle kilometrów na godzinę. Ojej, chociaż no tak, to nie jeździłem się nią zbyt dobrze. Jeszcze ją rzucało tak na boki i na pewno mógłby coś tam poprawić. Ale i tak była super i tak wygrywałbym wszystkie dwa wyścigi w tej klasie. Chociaż to była jakaś tam klasa XX, nie wiem. Nie ma chyba nawet klasy do takiego samochodu. Bez kitu. To zera do setki w pół sekundy. Ojej. Dobra. No i tutaj mamy kolejne samochody. Widzę, że pojawił się Dodge Challenger. Nie wiem, czy był w poprzednich wyścigach, ale jakoś nie był w czołówce. Jest Ford GT albo Ford GT Boss. Nie wiem, Ford GT Boss, jest Boss albo GT. Nie wiem, właściwie czym się te wersje różnią. Być może jakoś tam zawieszeniem albo wersją silnikową. Chociaż ja wiem, wszystkie te auta mają pakowane własne kary V8 albo V6 i podmacha i tyle. Chociaż wiemy, że V6 w muscle carze to jest hańba, jakby to powiedział Mad Max. Z Mad Maxa. To jest City hańba. Plugawa sprawa. Musi być V8. Dobra. Gonimy tych patołaków. Tam z przodu jedzie właśnie Hemi. Ale mi się bardzo Hemi podoba w tym kolorze, co ja mam. Właściwie nie powinienem mówić Hemi, bo z tego co wiem, to Hemi jest to jakaś wersja silnika. Przynajmniej nazwa jakiegoś tam silnika, który brzmi w specyficzny sposób. A powinienem po prostu mówić Plymouth. No to auto. Plymouth Cuda, o. Też jest też znany bardzo pod nazwą Plymouth Hemi Cuda. Po prostu powinienem mówić pełną nazwę, ale tak pieszczotliwie mogę sobie mówić na ten samochód po prostu Hemi. Brzmi bardzo ładnie. Tak jak niektórzy się spinają o to, że na nie wiem, na motocykl mówię motor, albo moturek, albo motor. Boże, ja nie wiem, jak może mieć spinę o takie rzeczy. No tak jakby mieć spinę o to, że do mamy mówi się mamusia, albo do taty tatuś, bo ktoś lubi sobie tak mówić, a nie lubi mówić na przykład pewnej nazwy, albo nie wiem, mówi, że tato ojcze, albo do taty tato po prostu. Każdy jest inny, każdy mówi na coś, nazywa różne rzeczy inaczej. Od razu udało mi się nawet w miarę dobrze zahamować. No, i powiem wam, że coraz bliżej się trzymają mnie z tyłu te patałachy. A, ale to jeszcze nie jest to, czego ja bym od nich oczekiwał. Dobra, czysta jazda. Nieźle. Skracam sobie jak chcę. Dobra, czysta jazda. Po prostu uwielbiam gry arcade'owe. Ciekawe ile ja mam w ogóle tych kredytów już. No, widziałem na początku odcinka było gdzieś 800 chyba tysięcy. Ach, spieprzyłem. Cieszę się tym autem, pływa po tej drodze. Będę musiał coś z tym zrobić. Może rzeczywiście zainstaluję ten spoiler z przodu, chociaż on wygląda kiepsko. No i ciekawe ile mam teraz, chyba z 900 tysięcy. Wow, to już za to mogę kupić naprawdę konkretny wóz. No ale tych kredytów pewnie do końca gry jeszcze zdobędzie się tyle, że się kupi chyba wszystkie samochody, jakie są tylko w grze. Życzyłbym sobie tego. Chociaż z drugiej strony, ja nigdy w grach wyścigowych nie byłem za tym, aby mieć wszystkie auta. Na przykład w Wordzie miałem wszystkie auta i powiem wam, że naprawdę nie wiedziałem, którym samochodem mam jeździć. W GTA Online też mam dużo samochodów.
I niektórymi lubię jeździć bardziej niż pozostałymi i te, które lubię bardziej, po prostu zostawiam, a tych, których nie lubię, znaczy, które lubię, ale lubię mniej, po prostu je sprzedaję. A tutaj chyba takiej opcji nie będzie. Tu mam po prostu pewną bibliotekę samochodów, do których mamy dostęp cały czas. I tyle. Więc ja lubię mieć w garażu kilka samochodów, ale kilka takich wybranych, które naprawdę są zajebiste. I tak będzie właśnie w nowym NFS-ie. Proszę bardzo, nowy poziom. Kurde, ile ja tych poziomów dzisiaj wbiłem. Jestem ziomkiem poziomkiem dzisiaj, normalnie. Tak będzie właśnie w tym najnowszym NFS-ie, że będziemy mieli chyba dostęp do 4 samochodów na raz. No i będą to takie chyba wybrane naprawdę elita wozów. Najlepsze z najlepszych, które mi się podobają. O, nie będzie to tak, że 4 kanizeki albo... nie wiem. O, tutaj sobie pojedziemy. O, to jakiś sprint przez lotnisko, fajnie. Nie będą to jakieś 4 kanizeki albo Pagani Zonda w dużych umiejętnościach. A sram cię, takie duże umiejętności masz jak, nie wiem, jak moja babcia. Wykończając moje zdanie. Kenizek, jakiś tam Aventador, nie wiem, Pagani Zonda Cinque. Nie. Po prostu ulubione, na przykład jakiś, nie wiem, Nissan R34 w moim wypadku. Nie wiem, czy tam będzie BMW jakieś. Ale jeśli by było, to bym chciał mieć właśnie GTR-kę. Nie wiem, co tam jeszcze. Na pewno jakiś starszy samochód, który by mi się podobał. Myślę, że Supra. Dobra, muszę popatrzeć sobie na ten silniczek. Jara mnie to. Naprawdę, to jest taki mały smaczek, które ja po prostu uwielbiam. Niesamowite. Może pojeździmy na tej kamerze z maski troszeczkę, co? Też jest bardzo fajna, dynamiczna. I... jest to. Udało się, załapało. Właściwie mógłbym wziąć sobie ten drugi samochód i spróbować nim pojeździć. Może poziom trudności by się zwiększył przez to, że nie jest on w żaden sposób przeze mnie przygotowany na te mistrzostwa. Ale dobra, jak chemii to chemii. Działamy, sprint. Firebeer podjechał. I mój piękny chemii. Dokładnie. Fajne są stare samochody. Ja powiem wam, że jak jestem na jakimś zlocie samochodowym, to często są jakieś, nie wiem, jakieś BMW X6, jakoś chyba tak. Są jakieś fajne też nowe samochody, M6 powiedzmy też. Ale jak patrzę sobie na takie fajnie, naprawdę zadbane, stare auta, raz widziałem, wiecie co widziałem? Mercedesa 190E, to jest taka specjalna wyścigowa wersja tego Mercedesa i bardzo, bardzo rzadki model. I wow, po prostu auto mega zadbane, piękne, no niesamowite. Powiem wam, że takie starsze auta jakoś budzą we mnie większy zachwyt, jeśli są zadbane. Nie wiem dlaczego tak mam. Po prostu jakoś mają ten swój może wygląd, jakiś taki klimat. Nawet jakieś Volkswageny czy Audi, jeśli są z tych starszych. O, jest jedna taka Audica, ale już nie pamiętam jak się nazywała dokładnie. Która mi się naprawdę bardzo podobała. Też ją widziałem. To była jedna z takich większych. Nie wiem, czy jakaś A8-ka. Ojej, gonią mnie tutaj, są naprawdę dobrze w tym wyścigu. I taka wciół szeroka, ale i z tych starszych i mega zadbana. No taka po prostu śliczna, że powiedziałem, nie no, chciałbym mieć taki wóz, naprawdę. Ale to są koszta, no niestety. Kupując takie starsze auto, albo decydując się na jego utrzymanie, musicie brać pod uwagę, że będzie trzeba w nim wymienić praktycznie wszystko. Zależy w jakim stanie się kupiło takie auto. Więc to nie jest tak, że kupisz sobie jakiegoś starego Mercedesa, cokolwiek starego i
umyjesz go i już samochód będzie piękny i zadbany. Nie! Tam trzeba by zrobić piaskowanie podwozia, jeśli jest dużo rdzy. Trzeba by zadbać o to, aby wszystkie komponenty były po prostu nowe. A ciężko też dostać takie części do niektórych modeli. No jest sporo rzeczy, nad którymi trzeba myśleć, decydując się na takie auto, zanim po prostu się je kupi, tak? To nie jest też taka prosta sprawa. Też zależy, kto do czego samochód potrzebuje. Jeśli ja miałbym na przykład kupować dla siebie auto, jakieś takie sportowe, to byłoby to auto drugie do jazdy. Nie byłoby to auto, które bym chciał się na co dzień na przykład przemieszczać, bo dla mnie to jest absolutnie bez sensu. Mieć sportowe auto do jazdy codziennej. Do jazdy codziennej powinno być auto oszczędne moim zdaniem. Na przykład do dojeżdżania do pracy, czy do dalekich jakichś tam wyjazdów i tak dalej. No a do takiej jazdy typu, nie wiem, na jakiś zlot albo coś, mogłoby być takie auto dodatkowe. No ale to się wiąże oczywiście z kosztami, ubezpieczenie i tak dalej. Muszę jeszcze załatwić jedną sprawę, a później wracamy na imprezę wręczenia nagród. Spotkamy się na miejscu. Dobra. Tutaj mamy centrum, tutaj przejedziemy sobie gdzieś dalej. To będzie taka wycieczka do kolejnych mistrzostw. A tutaj... Przeteleportujemy się i kupimy jakieś super auto. Właśnie nie wiem, na co się zdecydować. Zaraz zobaczymy, co będę miał do dyspozycji. O ile to w ogóle jest miejsce, gdzie mogę kupić, ale chyba tak. Tak, to jest centrum Horizon, więc nie będzie problemu. Salon samochodowy, moi drodzy. I wybieram, o Jezus, Stingrajka. 926 tysięcy kredytów. Stingrajkę mógłbym kupić. Mogę go, ją jakoś sobie... Aha, to są osiągi. Ojej. Dosyć ciężki ten samochód. Jest 1535 kg. To jest naprawdę dużo. Jej, Exige. Ciekawe, jak Exige się prowadzi. Może jak mi starczy kasy, to go kupię. NSX, wow. Widziałem NSX ostatnio. Znaczy ostatnio, w kwietniu, jak byłem na Motor Show w Poznaniu. Stała około 1000-konnego Nissana R35. Trochę rozebrano to. Nie wiem, czy to była jakaś wersja do driftu, czy coś. Chyba jakaś wyścigowa wersja, też nieźle przykokrzona. A tego gnoja już mam. Jej, dobra, weźmy sobie filtry, bo ja zanim znajdę tutaj klasę S2 Modern Supercars. O, właśnie. Ojej, 177, mogę kupić. Ach, kurde, brakuje troszeczkę. Kurde, Audi V10 mogę kupić. R8 V10. Ferrari nie. Nie. Nie, chociaż Italia jest fajna. Specjale i Italia. Aha, Specjale jest z 2015, a Italia jest z 9. Chociaż zobaczcie, że one tak naprawdę niewiele się od siebie różnią. Przodem jedynie, może progami. A tak ogólnie bryła samochodu jest bardzo podobna, więc myślę, że Ferrari się tu niewiele postarało. Chociaż Specjale jest o prawie 100 kg lżejsza. Ma nieco większą pojemność, 4 litry, ale nie dużo większą. No i większa moc, widzę. Tu mamy 445 kW, więc to już jest większa moc. Ford GT, chciałbym powiedzieć GT40, ale to jest po prostu GT. Super Veloce, Super Lagera, to już mam, to już mam. A dlaczego ja nie mam Koenigseggów i tych innych? Chyba zły filtr wybrałem. O, to jest bardzo fajny samochodzik. Samochodzik. Ciężko to nazwać samochodzikiem, to jest potwór po prostu. Podoba mi się Super Veloce. Jakiś zły filtr wybrałem. O Boże, wyszedłem z tego, z salonu. Dobra, spoko. Myk. Salon. I tutaj muszę chyba jakiś inny filtr wybrać. A, Hypercars. No kurde, jakiś głupi jestem, czy co?
Proszę bardzo. Ohohoho! No na tego gnojeli nie stać. Prowadzenie 8. Prędkość, wszystko na 10. 882 kW. Moja Supra miała więcej. No ale tutaj też zawieszenie specjalistyczne dla tego samochodu. LaFerrari. O, LaFerrari mógłbym kupić. Hennessy Venom GT. No i mogę kupić Agerę. Dużo osób mnie nakłaniało, bym kupił właśnie Aventadora. Wszystko tu chcę kupić. A co to jest? Noble. O skurczesyn. Dziękuję. Fujara. No ciekawe właśnie jak wygląda tutaj ospoilerowanie w tej fujarce, ale nie mogę jej kupić niestety. Troszeczkę mi brakuje. Czy ono też się rusza tak fajnie? No prawdopodobnie tak, no Forza nie mogłaby sobie pozwolić na takie niedociągnięcie w tym aucie. Hej, hej. Tu mamy Ferrari, kurde, Porsche Spider. Pojemności. Kurde, ciężko się zdecydować. Na mnie zrobił wrażenie ten McLaren, no po prostu samochód niesamowicie się prowadzi. Ale każdy system, no ciężki wybór, kurde, ja bym chciał mieć wszystkie. Hennessy'a bym chciał mieć, chciałbym mieć Agerę. Ale wiecie co, Agerą jeszcze nie jeździłem, jestem strasznie jej ciekawy, dlatego ją wezmę. I kawałek się nią przejadę, zobaczymy co to jest za jeden. Można wybrać sobie tutaj kolor. Polecane projekty. Wiecie co, ja chyba wolę standardowy. Standardowe kolory. Oj, jak te drzwi się otwierają. To jest rzeźnia. Jej. Biała? Nie. Podoba mi się ta... O, to, taka jest też fajna. Kolor producenta. Jej. Bardzo mi się podobają też... Bardzo mi się podobają w Agerce te felgi. Z takimi jakimiś paskami żółto-niebieskimi. Dookoła takie obramowania. Bardzo ładnie to wygląda. No i te takie dropsiki, światła w stylu, w kształcie dropsów, tiktaków. Zawsze mi przypominałem jakieś tiktaki, nie wiem czemu. No dobra, jedźmy tym autem. Jestem ciekawy jak brzmi, jak jeździ. Wow! Ale kurde, jak ten model tu wygląda. Coś niesamowitego. Z przodu to taki kosmita jest, co nie? Zobaczmy w środku. Ja, zegary elektroniczne. Ale jak te kokpity są tu wykonane, to jest nie do pomyślenia. Odpalona? Odpalona. Ale nie słychać się w ogóle. Dobra, ruszamy. Jestem ciekawy jak to brzmi. Trzeba wyjechać z tego piachu najpierw. Wow! Kurde. Ej, przesiąść się z Hemikudy do hiper samochodu to jest masakra. Dobra, jesteśmy na dobrym podłożu. To gnój! To gnój! Popsuł mi najzajebistszy moment po kupnie samochodu. Noż cholera, jasna! O, i następny, kurde, frajer! Wyjazd gnoju! O, man, a to jest niesamowite. Rzuca dupą, rzuca, nie powiem, że nie. Wow, wystarczy takiej frajny, kupno samochodu. Ja nie spierałem jakoś specjalnie na to auto, ja po prostu sobie jeździłem. Muszę iść na autostradę, muszę jechać gdzieś na autostradę, zobaczyć jak ktoś... O, tutaj jest niedaleko. Oj, nie. A, muszę jechać tu. Tak. Okej. Okay. Jej, ale problem jest troszeczkę ze startem. Będę musiał coś tutaj pokombinować. Fajnie, bo... Będziemy mogli coś tutaj porobić przy tym aucie. A jestem ciekawy... Jakie rzeczy można do niego wsadzić. Powiedziałam, że jeśli chodzi o jakiś tam tuning wizualny, to jest niewiele.
pewno jakoś tam spoiler można wyregulować albo coś. Natomiast jestem ciekawy, czy można na przykład jakieś dwie turbosprężarki włożyć albo coś takiego, żeby podnieść drastycznie jego moc. Chociaż nie wiem, czy chcę to robić tak naprawdę. Na pewno musiałbym pracować troszeczkę tutaj nad trakcją, coś tutaj zmienić, aby lepiej startował. Ojejku. No nie ma się co łudzić, na pewno nie będzie teraz szybszy od Supry, ale już próbuję 370... 380... ...90... Czy będzie 400? Bez tuningu, trochę pod górkę. 5... 6... 7... 8... 9... Ciężko. Jest z górki, jest! Uwaga, będzie! Jest! 400! Stokowa gerka leci 400 km na godzinę, a wydaje mi się, że mogłaby polecieć nawet i 402 albo i troszeczkę więcej. No ale... Kurde... To jest wóz! Pięknie, no przypominam Pagani Zonda Cinque, chociaż dużo lepiej startuje i myślę, że lepiej się zbiera niż Agera, to osiąga tylko 330 km na godzinę, więc jest to daleko mniej niż Agerka, prawda? No ale tutaj jest problem ze startem i prawdopodobnie gdy się z tym problemem tutaj uporam, to będzie naprawdę fajnie startowała Agera, no to będzie problem z prędkością maksymalną, na pewno się jakoś tam obniży. Co my tu mamy? Coś tutaj jedzie? To jest chyba BMW. Nie, co to jest? To jest Mazda. Ale... A, to jest ta nowa MX-5. Wow. Ale przypomina mi też pewne BMW. Z4 troszeczkę z tyłu. A kształtem nieco... Może Honda S2000. A w środku wszystko wytłumione. To jest rzeźnia. A jeszcze bym chciał się tak przejechać na tym kokpicie. Wow! Jak to brzmi, no kurde! Co? Tu nie można przejechać? To są skróty! Ej! No nic, moi drodzy. Bardzo dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną na odcinku z Forza Horizon. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Dziękuję, że mnie oglądacie i zapraszam na kolejne odcinki z tejże gry i mam nadzieję, że będziecie się tak samo dobrze bawić jak ja. Na razie, pa pa!